Dzień dobry, wieczór moi wszyscy drodzy widzowie, z tej strony Kuba Kogwit w kolejnym odcinku na moim kanale The World of Tanks Blitz. A dzisiaj będzie omówienie linii do dość nowego, świeżego czołgu czeskiego 10 tieru VZ55. Jest to czołg ciężki, który pokazuje nową mechanikę, która po prostu ma nową wyjątkową mechanikę, no tak jak każda nowa linia. No ale tak patrząc na to, no to raczej nie jest to linia, która zainteresowała każdego. Patrząc po polach bitew, no to raczej nie spotykam za często tych pojazdów w Grand Sandyszkach. No i spróbujemy sprawdzić, dlaczego ta linia nie jest tak bardzo popularna, dlaczego ludzie nie wbijają VZ55. I w ogóle chciałem wam przedstawić całą linię od 8 do 10 tieru. Od 9 też będzie na pewno kilka słów. A zanim przejdziemy do całego omówienia, no to jeszcze opowiem wam to, żebyście zostawili na moim kanale subskrypcję oraz kliknęli w dzwonek, aby nie przegapić następnych materiałów na kanale. Mam nadzieję, że będzie do końca miesiąca 350 subskrybentów. Będzie mi bardzo miło. Napiszcie komentarz, ocenicie pojazdy wszystkie, no bo nie będzie tylko dycha, będzie od 8 do 10 tieru. Możecie ocenić sam film, czy taki format wam się podoba. No oczywiście możecie wejść na Discorda, link w opisie filmu, a my lecimy z omówieniem przygotowywań pojazdów. No bo wiadomo jak to będzie, jest kilka pojazdów, więc tu trzeba się skupić bardziej, więc cięcie. Ogólnie przygotowanie pojazdów, no to opowiem, jeżeli chodzi o kontekst tych, jeżeli chodzi o dychę, to po prostu wam opowiem. Jeszcze chciałem powiedzieć wam, nie wiem, tak dwa słowa o tych niższych tierach, no to nie, to nie ta linia, o to jest ta linia, więc powiem tak. Szóstka jest pojazdem, który trochę krytykowałem, ale no jakimś tam totalnym gruzem nie jest. To co można powiedzieć do zalet, no to coś tam odbija na pewno. Działo ma w miarę nie najgorsze, bije po 200, więc no można powiedzieć, że to jest jakaś tam zaleta. DPM jest ok. Przebija. To co nie lubię w tym pojeździe, no to jest mobilność, trochę jest za wolny i tak troszeczkę kalafioruje. To jest na pewno problem. A jeszcze jedno, ten czołg bardzo często wybucha. Miałem raz już tym wybuchłem, mając full HP. Też widziałem kilka razy, jak to za full HP dostaje wysadzenia i po prostu te pojazdy często wybuchają. Ogólnie cała linia, już nawet nie będę mówił o pozostałych pojazdach, po prostu powiem w skrócie, cała ta linia ma bardzo wrażliwe magazyny i zbiorniki z paliwem, więc na to musicie na pewno bardzo uważać. To jest na pewno największa zakała w ogóle całej linii. I być może to jest chyba jeden z powodów, można to zapisać jako jeden z powodów, dlaczego ludzie nie wbijają tej linii, po prostu wrażliwe magazyny. Dobra, zacząłem lać wodę, więc przechodzimy jeszcze do siódemki, więc szóstka, mówiłem, że jeszcze o ile szóstka jest grywalna, tak siódemka to jest strasznie słaba. Dlaczego? Po pierwsze, jesteśmy wolni, czołg na pewno ma bardzo słabą mobilność. Po drugie, pancerz no, nie jest jakiś tam mega rewelacyjny. Tak patrząc po wyglądzie, myślałem, że to będzie podobne do Skody, ale absolutnie to nie jest podobne do Skody. Mamy bardzo słabe boki, co jest według mnie dziwne. Premka, kurde, ma o wiele lepsze boki od tej szóstki, zaraz tutaj nawet wam... Za chwilę nawet zobaczę, ile ta, jak twarde ma boki ta szóstka. Nawet wam to pokażę. To szósty tier ma na kadłubie 96 mm na boku. A VZ ma na boku 65, więc no to jest na pewno bardzo duża różnica. 30 mm, więc to troszeczkę trochę boli, jeżeli chodzi o patrzenie się, jeżeli chodzi o sidescrapa, że to absolutnie nie jest podobne do tego czołgu i więcej, powiem, że ta premka jest zdecydowanie lepsza, mimo tego, że nie jest też uważana za jakiś tam dobry pojazd. Co już, no w dodatku jeszcze bym powiedział, że mamy bardzo duży garnek, bardzo łatwo go trafić. Wieżyczka jest nie całkowicie płaska, czyli no tak jak pisze 183 mm, no to nie wiem, tak minimum 180 przebijacie, więc siódemki na amunicji specjalnej, szóstki na amunicji specjalnej, nawet nie wszystkie siódemki na amunicji specjalnej, nawet siódemka bez golda może to przebić. O ósemkach już nawet nie gadam, bo to będzie przebijało wszystko, nawet w kadłub. No kadłub też nie jest wytrzymały. W dodatku działo jest strasznie niecelne i jedyne co można powiedzieć o zalecie tego działa, no to są uszkodzenia. No 300 to nie jest jakaś tam zawartość. No i można jeszcze powiedzieć jakoś, że DPM 1900 też jakoś tam źle nie wygląda. Reszta to są albo wartości przeciętne albo całe, więc siódemka absolutnie jest strasznie słaba i jej nie polecam. Więc no, tak to wygląda. Niższe tiery, szóstka, siódemka. I jeszcze zanim przejdziemy do ósemki, no to przejdźmy na szybko do
wyposażenia. Trochę się zagadałem o tej szóstce, siódemce, ale trochę było do powiedzenia, szczególnie o tych największej problemie całej linii, czyli wrażliwe moduły, magazyn i amunicja. Więc warto się do tego przyszykować. Zatem, jeżeli byście robili specjalnie jako pierwsze perki na czołgu ciężkim, no to po pierwsze musicie zrobić naprawę, żeby szybciej naprawiać moduły. Po drugie, zrobiłbym niezawodność, ponieważ wtedy zmniejszacie karę za uszkodzone moduły, co na pewno w przypadku takiego magazynu czy silniku bardzo dużo Wam pomoże. Następne będzie strażak, bo tak jak mówiłem, pojazdy często dostają zbiorniki i nawet się palą. Dlatego mam zamontowane w materiałach gaśnice, ale do materiałów eksploatacyjnych przejdziemy za niedługo. Następnie będzie desperat, który skraca Wam przeładowanie, gdy macie mało HP. Myślę, że to Wam to pomoże oddać nawet 1-2 strzały, jeżeli jesteście na ogrysku. Na końcu miecz walki wsparcie, bo to są perki warunkowe. Ja perków warunkowych w ogóle nie lubię, ze względu na to, że musi coś się spełnić, żeby tak to wyglądało. Badanie to takie wiadomo, to wszystko zależy od tego, jaki czołg będzie. Od razu szybko zmienię te na gaśnice. No od razu Wam pokazuję, że trochę źle grałem, bo zamiast grać na naprawie te gaśnice. Chociaż z drugiej strony, no to może da naprawę, zobaczymy jak to będzie. Zaryzykujmy, ok. Jeszcze krótko o kamuflażu. Wiadomo, czołgi ciężkie 2% maskowania, więc to raczej za dużo Wam nie pomoże. Chyba, że ktoś jest bogaty, może sobie dać co chce. Lub ma darmowe kamuflaże, dużo darmowych kamuflaży może zamontować. Jak ktoś nie ma kamuflaży, nie chce mu dawać, no to raczej za dużo nie straci. Co do materiałów eksploatacyjnych, no to podstawowo będzie wiadomo wielozadaniowy zestaw naprawczy oraz adrenalina. Na trzecie wyposażenie czy materiał eksploatacyjny będzie albo automatyczny system gaśniczy, żeby nie palić się, albo zestaw naprawczy, żeby naprawiać swój pojazd częściej. Ewentualnie możecie na 7 czy 8 tier dać turbosprężarkę, no wtedy to ten czołg będzie jeździł lepiej. A wiadomo, nie są to też topowe czołgi, no to też tutaj jakoś tam jeszcze na statystykach nie zależy Wam najbardziej, szczególnie na 7 tierze. No 6, 7 tier na pewno turbosprężarka jeszcze ma jakiś sens, ale od 8 wzwyż, no to już nie bardzo. Co do zapasów, no to będzie gulasz, wzbogacone paliwo oraz zestaw ochronny. Może ktoś, nie wiem, zamiast tego zestawu ochronnego dać smażony ser albo standardowe paliwo. No tak bym wybrał po prostu. Ale na pewno gulasz i wzbogacone paliwo będzie obowiązkowe, nic więcej bym nie dał. Amunicja, no to każdy pojazd ma inaczej. No i wyposażenie, więc jeżeli chodzi o wyposażenie, no to na pierwszy poziom na każdym pojeździe dałbym mechanizm dosyłający. System izolacyjny, bo zmniejsza Wam szansę na uszkodzenie silnika i to na pewno dużo pomoże w tych pojazdach. No i ulepszona optyka, żeby czołg oczywiście miał lepszy zasięg widzenia. Na drugi poziom będzie ulepszony system naprowadzania, staranny montaż. Można ewentualnie na 6 tier dać wzmocniony pancerz, chociaż no wiadomo, dużo to nie daje. No i akcelerator silnika, żeby czołg jeździł szybciej, ogólnie żeby te wszystkie czołgi jeździły szybciej. No i ostatnie, no to tutaj będzie tak powiedziane, że od 6 do 8 będzie stabilizator pionowy, 9 dycha, działo wyborowe, żeby lepiej celować. Później skrzynka z narzędziami. No i tu specjalizacja, no to jest raczej taka kwestia sporna, każdy sobie wybiera co chce, ja uważam, że system dostaw materiałów. Więc tak bym wyposażał te pojazdy, wybaczcie. Czas przejść teraz do 8 poziomu. A więc zacznijmy od omówienia 8 tieru, czyli ten H105000. I w mojej opinii jest to czołg może nie słaby, ale przeciętny. Mi się nie grało tym najlepiej. Co boli mnie w tym pojeździe? Otóż najbardziej mnie boli to, że czołg po prostu ma, mimo tego, że ma na papierze dobrą celność, no 0,339 no to nie jest jakaś tam mega tragiczna wartość, ale najbardziej boli ten rozrzut w czasie ruchu oraz ogólnie czas celowania i wiecie, stabilizacja, no. 4,2 sekundy, no to nie jest jakoś tam wartość dobra, no powiedzmy sobie szczerze, 4 sekundy ponad to nie jest jakaś tam duża wartość. Szczególnie, że pojazd bije tylko za 310, to jest na pewno bardzo mała alfa jak na 8 tier ciężki. Tak by się wymagało chociaż te 350, najlepiej to 400, ale no wiadomo jak to jest, różnie bywa. Chociaż, no może przesadziłem sobie, że 310 to słaba wartość, ale no powiedziałbym, że nie jest to na pewno najlepszy wynik na świecie. Taki istrzy bije za 400, już nie mówiąc o Markowskim, którą mam alfę 420. Jeszcze w dodatku warto powiedzieć, że czołg nie jest mobilny. 37 na godzinę, no to troszeczkę
średnio bym powiedział. A moc na tonę jest bardzo słaba, 12 koni na tonę, no czyli będziemy się po prostu żółwili. W dodatku mamy no dość przeciętny pancerz, mamy bardzo dużą dolną płytę, mamy garnek widoczny, który jest do przebicia. Tutaj mamy gniazdo CKM, czyli ten karabinek, też, który łatwo wchodzi. No i też między jarzmem a tymi ekranami wchodzi normalnie wieże, jeżeli ma się sporo penetracji, zatem no ma ten czołg dużo czułych punktów. W dodatku czołg nie nadaje się na sidescrapa, bo ma mięciutkie boczki, więc dlatego ten czołg mi nie przypadł do gustu. No i jak należy wykorzystywać ten pojazd? Tutaj przede wszystkim trzeba wykorzystywać DPM, bo DPM na pewno jest dość dobry w tym pojeździe i to jest chyba jedyna rzecz, która... I to jest chyba jedyna taktyka, jaką należy grać tym czołgiem, czyli po prostu grać na DPM. Ewentualnie mieć nadzieję, że trafisz na jakiegoś niongara, który będzie ci strzelał po górnej płycie albo gdzieś źle powierzy i wtedy będziecie odbijali. No i też powiedzmy trochę szkoda, że nie dali tego nowego mechanizmu na ten czołg, ale o mechanizmie opowiem dopiero podczas omawiania dziewiątki, więc no... Tak jak mówiłem, czołg wypada średnio, jedną z nielicznych zalet jest DPM, ewentualnie penetracja jest jeszcze dość dobra. Jak czołg skupi, no to trafi. Oczywiście, tak jak mówiłem, jak skupi. Depresja działa przeciętna 7 stopni, więc tak to wygląda. Jeszcze zalet bym powiedział, że czołg ma dość sporo HP, więc to na pewno nie jeden pocitnie się. Więc tak wygląda omówienie pojazdu, przejdźmy teraz do bitwy. Miejmy nadzieję, że nas wrzuci. No i rzuciłem na mapę Normandia w trybie dominacji, losowanie z 8-kami, roz 7-kami, więc na początek będzie dość łatwo. Miejmy nadzieję, że zrobimy dobry wynik i nie damy ciała, bo będzie totalna lipa. Dobra, od razu tutaj wyciszę powiadomienia, żeby to nie było w topy, że nagrywam i nagle wiadomość dostaję. Ciekawe, czy w ogóle mnie wczyta, bo padał u mnie deszcz teraz i to tak naprawdę leje deszcz i się boję, że mi internet wywali i będzie tragedia. Ale zobaczymy, jak to będzie, więc moją taktyką jest pojechanie na lewą stronę. Tutaj oczywiście no, po tej stronie najbardziej boję się, że nie wiem, największy problem mogę mieć te 3-2, bo lew, no to jest łatwe do przebicia. No i ogólnie bym powiedział, że ta bitwa jest bardzo łatwa. No tutaj poza te 3-2, no lwem, który może mnie przebić oraz Helsingiem, no to raczej nie ma jakichś tam mega dużych zagrożeń. Oczywiście jak schowamy dolną płytę, bo po naszej dolnej płycie, no to niemal każdy przebije, chyba że hajekami, no to wtedy wiadomo, że nikt nie przebije hajekiem. A że Gojin nie spotkamy poza przodków, kiedy mamy pluton, no to... O, patrzcie. I warto właśnie tak grać, tutaj poruszać wieżą, póki ładujecie. I też można to wykorzystać, po prostu jechać do przodu i do tyłu, żeby nie zbierać od przeciwników. Wtedy utrudniacie celowanie w garnek, w wieżę. Oczywiście te czułe punkty wieży i po prostu jest bardzo mała szansa na to, że przeciwnik się wstrzeli. Chociaż mimo tego, że garnek jest duży, powiedziałem masło myślane, chociaż mimo tego to jest masło myślane, ale no... Tak jak mówiłem, czołg, jeżeli będziecie się poruszali, no to będzie o wiele trudniejsze do trafienia w te weak pointy. Oj, te 3-2 ma twardy bok wieży, teraz dopiero dostrzegłem, że na czerwono się zaświecił. No i w ogóle walka z T3-2 nie ma absolutnie żadnego sensu. Trochę mnie smuci, że jest 0-2, bo... No po prostu wszyscy pojechali na dół, a ja na razie nie mam żadnych uszkodzeń. Pierwsza okazja, jaką możemy oddać strzał, no to będzie w KW-3. Czy uda nam się w ogóle w niego przymierzyć? Weszło, ale na moda. No niestety, tak jak mówiłem, czekam bardzo miękką dolną płytę i bez problemu będą mi wchodziły strzały. Czyli wchodzi w dolną płytę. Tak, czyli ze względu na to, że ma dość małe działo, no to nas nie przebił na sidescrapie, ale uwierzcie mi, jeżeli to byłby jakiś normalny czołg, nawet myślę, że KW-3 bez problemu by mnie na sidescrapie przebiła. Tak jak mówiłem, czołg nie ma jakichś tam mega twardych boków, ale w tym momencie kończymy KW-3, jedziemy po chili. No widzicie, chili mnie normalnymi pociskami przebija, co jest problemem. Teraz jest lew. O, widzę, że lew ten dość ogarnięty, bo zasłania tego typa. Musimy więc strzelać. Kurde, zgąskował mnie. Nie, no, zginiemy chyba. No kurde, nie, no, naprawdę. Nie, no, to była taka... Nie, no, mimo tego, że bitwa była dość prosta, no to po prostu...
No ciężko było coś zrobić, no kurde. Najgorsze było w tej bitwie to, że tam gdzie pojechałem nikogo nie było i przez to po prostu nie miałem okazji zrobić damage'a. Musiałem po prostu wyjechać na nich, musiałem sam pojechać po przeciwników i to spowodowało to, że po prostu mieli na mnie bez problemu przestrzał, bez problemu mnie farmili. No szkoda, bo to mogła być na pewno bardzo dobra bitwa. Chociaż też no, miałem jedną bitwę dość dobrą na tym pojeździe, zrobiłem tym ponad 5000, więc też nie powinienem narzekać, że taki gruz. Ale no szczerze, ten czołg mi się nie bardzo podoba. Ja moim zdaniem trochę lepiej kojarzę szóstkę niż ósemkę, chociaż no bym powiedział, że to jest porównywalny poziom. No niestety przegraliśmy, ale no nie było szans tego wygrać. No. Może jakbym pojechał prawą stroną, co po prostu no to jest coś, co oczywiście było błędem, ale to nie był taki błąd, że zrobiłem specjalnie coś, że to jest mega krytyczny błąd, tylko to jest błąd tego, że nie spodziewałem się, gdzie prawnicy będą. Ja bym pomyślał, nie wiem, że po tej lewej stronie, tam gdzie pojechałem, no to będzie na spokojnie lew, będzie KW4, T32, ale widzę, że wszyscy pojechali na stronę, gdzie mnie nie było. I to był błąd przeze mnie błąd, że przegraliśmy, ale nie był spowodowany tym, że źle zagrałem, tylko tym, że po prostu pojechałem tam, gdzie nikogo nie było i dlatego była przegrana. Dobra, trochę się tłumaczę, ale no szczerze powiedzmy, trochę schrzaniłem, jakbym pojechał tam prawą stroną zamiast lewą, bym na pewno może nawet to wygrał. Ale niestety pojechałem złą flanką i to spowodowało porażkę. Trochę się zagadałem, ale trudno. Jeżeli chodzi o wynik, no to udało nam się zrobić 2000 damage'a, więc mimo przegranej udało nam się zrobić dobry wynik. No DPM pomaga, ale no gdyby te pociski lepiej wchodziły, może by było więcej. No i może gdyby ten czołg miał troszeczkę lepszy pancerz, bym dłużej przeżył, by też było jeszcze więcej, więc może nawet 3000 by było, ale trudno, dobra, nieważne. Jeden frag, 1280 odbitych uszkodzeń, więc no ten czołg odbija, tylko trzeba trafić na graczy, którzy nie przebijają. No czyli Pantera, no to są czołgi, które nie mają dużo penetracji, więc one się odbijały. Natomiast przyjechał lew i mnie bez problemu penetrował, nie musiał nawet dobrze mierzyć. Górna płyta, wszystko wchodziło. Jeżeli chodzi o zarobki, no to z kątem premium poszło prawie 6000 w plecy, więc no tym czołgiem absolutnie nie będziecie zarabiali, chyba że będziecie wygrywali. Co jednak w przypadku tego czołgu może być problematyczne, bo no dobra, później wam to pokażę. Jeżeli chodzi o sam wynik drużynowy, zrobiliśmy drugi wynik w mojej drużynie, dopiero czwarty w obu drużynach. No, Panther tu zrobił na pewno kolosalną robotę. Tak samo lew. Jeżeli chodzi o expa, no to też to jest drugi wynik expa w mojej drużynie. O dwie drużyny nawet nie będę komentował, bo z powodu tego, że to była bitwa przegrana, no to nie ma co porównywać do dwóch graczy. A jeszcze przegapiłem jedną rzecz, jeżeli chodzi o badanie modułów. No to jeżeli byście badali moduły, no to najpierw musicie zrobić sobie najlepsze działo, czyli idziecie działo, wieża, działo. Następnie zróbcie silnik, mimo tego, że silnik będziecie mieli bardzo słaby, będziecie bardzo wolno jeździli, no to nie będziecie grali działem, które ma bardzo słabą celność oraz no, nie najlepszą penetrację, no 202 penetracje to nie jest dobra wartość. W dodatku stykowa wieża nie jest na pewno wytrzymała, więc no musicie zbadać, chociaż nawet tą wieżę zbadajcie, już nawet nie mówię, żebyście robili najlepsze działo, tylko zbadajcie sobie wieżę, silnik, działo gąski, ale takie preferuję najpierw działo, potem silnik, na końcu gąski. Tak bym badał ten czołg, więc tak jak mówiłem, ten H105000 dla mnie rewelacji nie robi, mógł być lepszy. Gdybym miał lepszy pancerz, no to na pewno bym się skusił, bym może był nawet konkurentem Tigra 2. Niestety z powodu tego, że pancerz jest raczej przeciętny, no to Tigre 2 po prostu powala go o głowę. Nawet moje wyniki wskazują, że nie grałem się tym najlepiej, zatem no raczej nie polecam. No i tym akcentem przechodzimy do 9 tieru, którym jest TNH TFZ51, czyli po prostu w skrócie FZ51. Mam nadzieję, że słyszycie, że padał u mnie bardzo mocno deszcz. A jeżeli nie, no to po prostu mówię, że u mnie teraz leje tak mocno, że masakra. Więc jeżeli chodzi o TNH TFZ51, no to pierwsze takie wrażenia dotyczące tego czołgu, no to nie były dla mnie najlepsze. Miałem wymaksowany czołg, no to fakt, że za free expa zabrałem wszystko.
Ale mając załogę 75%, to po prostu bardzo słabo mi się grało. Naprawdę to była dla mnie tragedia. Myślałem, że to będzie obok siódemki najgorszy czołg, którym grałem. Ale po zrobieniu załogi, po trochę pograniu jeszcze kilku bitów, no to już trochę zmieniłem zdanie. Już nie uważam, żeby to był bardzo słaby. Na pewno nie jest to coś, co bym bardzo zachęcał. Na pewno jest to lepsze od Lisa 8. Na pewno bym powiedział, że lepsze od Lisa 8, ale też nie powiedziałbym, że to jest jakiś tam mega koks. Na pewno nie jest to najlepszy czołg na świecie. Ale na pewno jakieś tam pozytywne rzeczy się znajdzie. Po pierwsze, do zalet można zaliczyć uszkodzenia na strzał i w ogóle działo. No mamy średnie uszkodzenia 420, co jest na pewno bardzo dobrą wartością. Tutaj będziecie na pewno bili za bardzo dużo. Wiadomo, też Kiewicz ma 460, tak samo 75, ale 420 też nie jest złą wartością. Po drugie, penetracje. Mamy 237 penetracji na zwykłych, 310 na amunicji specjalnej, więc no, penetracją szalejemy. Bardzo dobra penetracja. A przynajmniej dobra. W dodatku mamy fajne hajaki, 540 średnich uszkodzeń oraz 68 penetracji, więc to jest na pewno fajna zaleta. W dodatku można powiedzieć, że czołg nie jedzie źle. No, moim zdaniem ten han nie jest mułowaty, no. W odróżnieniu od całej linii, no to na pewno jeździ w miarę nie najgorzej, więc no można to zaliczyć jako zaletę. No i do ostatniej zalety można powiedzieć, że czołg jest dość wytrzymały, no jednak już tam umie odbijać. Wiadomo, dalej jest dolna płyta. Wieża też wpuszcza, kadłub potrafi puścić, ale po pierwsze garnek mamy dość mały. No i to jest podobna sytuacja takiego siądze, czyli że musielibyście być na blisko, żeby tutaj was powie, że przebijali, tak? No to myślę, że do gry na wieżę by się nadawał, tylko musicie być ostrożni, bo czołg ma tylko 7 stopni depresji, więc to jest na pewno trochę problem. Co do wad tego pojazdu, no to po pierwsze bym powiedział, że celność, no czołg niestety nie jest zbyt celny. Bazowo celność wynosi 0,358. Wiadomo, da się to podbić celowaniem, ale też mamy problem w postaci czasu celowania oraz stabilizacji. No, celownik w czasie ruchu robi się tak wielki, że masakra. No i w tym momencie można przejść do tej nowej mechaniki, więc co ma niby rozwiązać problem tego czasu celowania i stabilizacji? Otóż mechanika stabilizacja pionowa. Co ona robi? Otóż działa tak, że jeżeli jedziecie 15 km na godzinę albo mniej, no to po prostu celownik wam się nie rozwala. Tylko jest taka jedna ważna rzecz. Celownik wam się nie rozwala w czasie ruchu, czyli do przodu, do tyłu jedziecie, to wam się celownik nie rozwala. Niestety to nie dotyczy obrotu czołgu, obrotu wieży i kadłuba po prostu oraz strzału, więc jeżeli strzelicie albo będziecie się obracali, no to po prostu będzie to duży problem. Natomiast jeżdżąc do przodu, do tyłu będziecie po prostu mogli poruszać swój czołg, normalnie iść do przodu, do tyłu, tak jak polecałem to robić na tym TNH i wtedy działo po prostu nie będzie wam się rozwalało, będzie całkowicie skupione i to jest na pewno coś, co trochę to poprawia, chociaż wiadomo, jeżeli będziecie musieli strzelić na szybko, no to trochę to będzie problematyczne. HP 2100, czy to jest jakaś tam zła wartość? No powiedziałem, że taka dość przeciętna, więc na pewno nie zaliczyłbym tego jako zaletę, czy jako wadę. Po prostu bym powiedział, że to raczej wartość dość średnia. Jeszcze co do badania modów, no to oczywiście najpierw bym zrobił działo. Następna będzie wieżyczka. Później silnik, no i na końcu gąsienice. O, jeszcze o jednej zalecie zapomniałem powiedzieć. Otóż ten czołg jest na pewno ciężki. Czołg waży 70 ton, więc to jest na pewno bardzo dużo. I to powoduje, że czołg na pewno nadaje się do terenowania. Można na pewno tym terenować. Szczególnie w trybie grawitacji, ale oczywiście nie ma osoba, wtedy to była totalna głupota. Ale myślę, że można próbować terenować czołgi średnie, czołgi lekkie, niektóre ciężkie. Myślę, że ten czołg by się dobrze nadawał. Chociaż problem jest to, że po zamontowaniu systemu izolacyjnego, no to gracze, którzy mają zmodernizowane moduły, będą na pewno mieli sytuację, że będą czasami robić więcej od was, więc no się nie zdziwcie. Więc jeżeli chcielibyście tak pod fun grać, nie wiem, w jakichś trybach, no to po prostu sobie zamieńcie te izolacje na zmodernizowane moduły, wtedy będziecie lepiej trenowali, więc tak wygląda omówienie dziewiątki, przechodzimy do bitwy. Ciekawe, gdzie nas wczyta.
Właśnie słyszeliście jak pada, a przynajmniej mam nadzieję, że słyszeliście jak pada. Wlosowała nam mapę Castellia znowu czy dominacji. Tym razem losowanie trudne, losowanie z dziewiątkami oraz dziesiątkami, więc będzie na pewno duży problem. Szczególnie, że tych dziesiątek jest aż 5, więc to jest, bym powiedział, najtrudniejsze losowanie jakie jest możliwe dla dziewiątego tieru. Trochę długo nas wczytywało, ale to też z powodu tego, że nagrywam tutaj też trochę to zajmuje pamięci, żeby to aktywować i trzeba na pewno troszeczkę poczekać na bitwę. Więc jeżeli chodzi o tę mapę, no to absolutnie nie lubię tej mapy. Nie lubię grać na tej mapie, szczególnie na prawej stronie. Ze względu na czołgi snajpiące, no bez przyczyny czasami nazywam tę mapę kamperią, więc no niestety jazda na prawą stronę jest po prostu bez sensu, dlatego moim celem docelowym jest pojechanie na lewą stronę, pomóc temu M60 oraz obiektowi. Problem jest taki, że tutaj same dychy pojechały. Są trzy dychy, a my będziemy mieli jedną dyszkę M60, która w ogóle jest na dobiciu, więc no teraz tak patrząc, no to tak średnio wygląda, więc wolałbym pojechać tutaj i na przykład przymierzyć Visa 6. Problem jest taki, że S6 jest czołgiem, który ma bardzo twarde boki i będzie ciężko go przebić. No i właśnie widzicie jak to wygląda. Jadę do przodu, do tyłu i celownik w ogóle mi się nie rozwala. To jest fajna zaleta tych czeskich czołgów ciężkich. No i wiadomo, dycha też ma tą umiejętność, żeby potem nie było pytań, że nie ma. Więc dycha ma tą umiejętność, dziewiątka ma tą umiejętność, ósemka niestety już nie ma. Ósemka i tiery jeszcze już tego nie mają, więc to jest na pewno spory problem, jeżeli chodzi o te pojazdy. Niższego tieru oczywiście. Więc teraz bitwa wygląda słabo. Tutaj przeciwnicy zajęli całą lewą stronę i to niestety nie napawa optymizmem. W dodatku nasza prawa strona też nie wygląda najlepiej. No szczerze powiedzmy, wszystkie po prostu nasze flanki przegrały, więc no nie ma jakichś tam szans, żeby zrobić dużo, więc myślę, że nawet jak zrobię 2000 w tej bitwie, no to już będzie to dla mnie dobry wynik. Ja będę zadowolony przy zrobieniu 2000, więc teraz moim celem jest pojechać, nie wiem, jakoś złapać tego IS-4 od boku. Zobaczyć, czy w ogóle jest przestrzał na niego. No niestety nie ma. Czy na FA będzie przestrzał? Raczej nie wygląda na to, żeby na FA można było strzelić. Chociaż jak się cofniemy, cyk, strzelałem mu za 398, bardzo fajny strzał. Szkoda, że poniżej średniej, ale no jednak udany strzał. No i właśnie, jest teraz 0-4, więc no sytuacja wygląda tragicznie, no 0-4, czyli no szansa na to, że to wygramy wynosi praktycznie 0. Strzelmy, bardzo fajnie wchodzi. No w ogóle w tej bitwie bardzo ładnie wchodzą te pociski, no tutaj ten kanisun jest z bardzo celnych strzałów, ale no czekaj, czy uda nam się coś odbić? Chyba nie. No i dostaliśmy magazyn. Jeszcze odbijamy się od dolnej płyty obiektu 28. No i nie wiem, teraz maksymalnie jeden strzał, maksymalnie dwa, jeżeli obiekt się od nas odbije, w co wątpię, albo go wysadzimy. Cyk, po gąsce, ale chyba zginiemy teraz. Cofamy się teraz? No niestety nie cofnęliśmy się, no obiekt nas dobił. No ale tak jak mówiłem, to była bitwa, w której po prostu nie dało się absolutnie wygrać. Wszystkie nasze flanki po prostu padły. To jest tak, o ile lewa strona, nie jestem zdziwiony, że przegrała, bo to były dwa czołgi, musi walczyć z trzema przeciwnikami, tak. Po prawej stronie jest totalnie schrzanili. Po prostu nigdy się nie jedzie prawej strony na tej mapie. Więc myślę, że ta bitwa dobrze pokazuje, że prawa strona jest po prostu bezużyteczna, bo wystarczy, że przeciwnicy zrobią sobie kampę i porażka. Szczególnie, że przeciwnicy jeszcze zajęli lewą stronę i ta prawa strona po prostu nie jest niegrywalna i to jest niestety problem tej mapy. Zatem moim zdaniem powinno się usunąć te busty, powinno się usunąć możliwość kampienia na tych górkach. Albo nie wiem, na 900 osłon na tej górce, gdzie po prawej stronie, żeby mniej dostawać. To jest po prostu mapa, której nie lubię grać. Szczególnie czołgami ciężkimi typu S100. No ale no niestety czasami trzeba na tych mapach grać. Jeżeli chodzi o sam rezultat, zrobiliśmy 1552 damage'a. No nie jest to dobry wynik, ale no tak jak mówiłem, w
W tej bitwie nie dało się więcej zrobić. Może ewentualnie, nie wiem, jakbym zdążył uciec od obiektu, no to nie wiem, jeden strzał bym oddał jeszcze, co bym miał, nie wiem, z 1600. Może ewentualnie bym oddał tam na boku, to nie wiem, max bym miał 1900, na farcie 2000, więc no 2000 to, tak jak mówiłem, było max, które mogłem zrobić. Jeżeli chodzi o zarobki, no to po grze TNH, no to mi się konto premium skończyło, więc no teraz bez konta premium, no to straciłem ponad 20 tysięcy, więc no zarobki już wyglądają słabo. No i do ósemki też powiem, że zarobki gorzej też podobnie wyglądają, bo konto premium też daje bonus do kredytów, więc... Wiadomo, czołgi drzewkowe mają słabe zarobki, więc to nie powinno was zdziwić. Jeżeli chodzi o sam wynik, no to... Powiem tak... Myślałem, że moja drużyna zrobiła mniej, naprawdę. Myślałem, że moja drużyna totalnie strzeliła, że tutaj zrobiłam sam wynik, ale no... Tak patrząc, no to są gracze, którzy zrobili jakąś tam robotę. Więc mówić, że ja coś zrobiłem, że, to znaczy, no, nie mówię, że zagrałem źle, tylko po prostu nie dało się zrobić totalnie więcej, nie dało się po prostu więcej zrobić tutaj. Naprawdę ciężko było zrobić cokolwiek. To była typowa bitwa, pogrom. Ci, co snajpili, pojechali na lewą stronę, zrobili sporo. A nasza drużyna, która nie miała szans na lewej i... Większość pojechała na prawą, no to po prostu totalnie została pogromiona. I dlatego moim zdaniem ta Castillo powinna zostać poprawiona, jeżeli chodzi o grę na prawej stronie, bo teraz co jest na tej mapie, no to po prostu tą prawą stroną nie da się absolutnie grać. Jedyna sensowna flanka to jest lewa strona. Ewentualnie miasto, coś tam da się jeszcze zrobić, ale tak, no to gracz ogiem ciężkim na prawej stronie jest najczęściej zgonem i tyle. Więc tak wyglądała bitwa na 9 tierze. No mówiłem, dużo nie pokazałem, ale to była no, bitwa trochę smutna, której nie dało się zrobić w wyniku. Czas przejść na dychę, czyli VZT 5-5. Więc co mogę powiedzieć o VZT 5-5? Więc jeżeli chodzi o całe te trzy czołgi, no to mi się wydaje, że z tej całej trójki jest najlepszy. Na pewno tym czołgiem chyba mi się grał najlepiej z tej całej trójki. Więc no... Można coś na pewno powiedzieć pozytywnego o tym pojeździe. Co można powiedzieć dobrego? Otóż po pierwsze mamy tutaj, jak na te czeskie czołgi ciężkie, w miarę przyjemne działo. No. Mamy celność 0.314, oczywiście tutaj już mówię z wyposażeniem, 8 i 9 nie miały wyposażenia, więc no, mogły być trochę zakamane te parametry, ale jeżeli chodzi o dyszkę, to mam wyposażenie, więc ona już jest dość celna, szczególnie jeżeli chodzi o czas celowania. No, ona ma już w miarę krótki ten czas celowania i celownik tak za bardzo się nie rozwala i to można zaliczyć jako zaletę. Po drugie mamy przyzwoite uszkodzenia 4x70, to jest na pewno fajny damage, o 10 więcej niż i7, które mówią, że ma dobrą alfę. Ale ja mówię, że to jest przyzwoite uszkodzenia, nie są dobre, bo można mieć, nie wiem, 600 jak Lewandowski, albo 640 tak jak VK-CS100. Ale to nie oznacza, że 4x70 jest tą wartością. Mówię, że to jest przyzwoita alfa. Można jeszcze do zalet powiedzieć fajne DPM, no 2500 DPM-u, no to na pewno jest to wartość dobra jak na czołg ciężki, mimo tego, że jak na dychę nie jest to najlepszy DPM na świecie, tak jak na czołg ciężki, no to jest DPM jednak dobry, szczególnie z taką alfą. Można jeszcze do zalet powiedzieć penetracja jest dobra. Problem można powiedzieć, że trochę jest depresja działa, 7 stopni słaba. No i czasami się zdarza, że sklafirujemy, no to są chyba dwa działa, które... To są dwie wady tego działa. Depresja działa oraz to, że czasami może nie trafić. Co do wytrzymałości, no to moim zdaniem tutaj wypadałem troszeczkę słabo. Dolna płyta tutaj niestety wpuszcza. Garnek wpuszcza i już nie jest taki mało jak w 9. No i tutaj niestety mamy dość miękką wieżę. No niestety tutaj wieża już wpuszcza. Tutaj już nie mówię nawet, że między jarzem a osłonami, ale też sam osłony potrafią zebrać z damage'em. To jest niestety duży problem tego pojazdu, że no nie ma jakiegoś tam mega dobrego pancerza. Kadłub no może coś tam odbija, ale wieżyczka niestety jest dość krucha. Dość krucha niestety jest ta wieża. HP, no powiedzmy, że mamy normalną wartość 1534 ze wzmocnieniem oczywiście, ze sterem montażem. Bazowo 2400, więc no powiedzmy nie jest tragicznie. No i co do mobilności, czołg może ma dobrą mocną tonę, ale no moim zdaniem troszeczkę za wolno się rozpędza. No niestety, mimo tego, że ma dobrą mocną tonę 16 koni 38 na godzinę, tak
Mi się wydaje, że mógłby trochę szybciej się rozpędzać. O ile dziewiątka, no... O ile dziewiątka jest dość wytrzymała, ona tam potrafi odbijać tą wieżą, no to ta mobilność jakoś tam nie boli. Tak w dziesiątce, która ma troszeczkę, która ma gorszy pancerz, no to już trochę to boli. Mimo tego, że mobilność wygląda trochę lepiej, tak z powodu pancerza, no nie jest to na pewno jakaś tam rzecz, która mogłaby zachwycić. Więc uważam, że VZ-om da się grać dobrze. Na pewno nie jest to słaby czołg, bym powiedział, że dobry. Wiadomo, brakuje mu dużo, żeby być bardzo dobry. No, jakby ten czołg był szybszy, nie wiem, jechał 40 na godzinę, dali mu 18 koni na tonę, byłby na pewno bardzo fajny, by na pewno się lepiej grało. Albo gdyby pancerz poprawili, gdyby chociaż wieżyczka była wytrzymalsza, dali mu, nie wiem, zamiast 270, nie wiem, tak z 300 mm, może nie 300, ale nie wiem, nawet 10 mm więcej, to by troszeczkę, to by na pewno pomogło, bo ta wieżyczka jest okrągła, więc na pewno pancerz by się lekko poprawił. Znaczy poprawiłby się dość mocno. Modułów nie będę opowiadał, bo to jest dycha. W dyszce są tylko jedne moduły i nie ma tych więcej modułów. No, nawet wam pokażę. Wszystko jest na maks od razu. Tak jak mówiłem, podobnie jak w dziewiątce, stabilizator działa. Przejdźmy teraz do bitwy. Zobaczymy, gdzie nas rzuci. No i rzuciło nam mapę Oaza w trybie dominacji, losowanie full dyszki, więc no na pewno nie będzie to najłatwiejsza bitwa na świecie, wiadomo. Ale na pewno spróbujemy coś zrobić. Bardzo mnie niepokoi ten TVP, który no jak nas obejdzie, no to zrobi nam sporo. O, zdążyliśmy łączyć te bonusy, więc tak. Jedziemy na prawą stronę, więc... Co jeszcze mogę powiedzieć o tych pojazdach? No tak jak jeszcze mówiłem, wszystkie te pojazdy mają problem z spadającym magazynem oraz ze zbiornikami paliwa, dlatego... No dycha dość często się pali. 8 i 9 nie, ale dycha, no to niestety... Już potrafi się zapalić sporadycznie, więc tutaj warto zamontować tą automatyczną gaśnicę, żeby się nie palić. Więc... Jeszcze chciałem powiedzieć o trochę wynikach ankiety, bo tutaj zrobiłem ankietę dotyczącą opinii o tych pojazdach, więc tutaj... Chciałem się was spytać, jak sami oceniacie te pojazdy. No i tak patrząc na ankietę, no to wyszło, że te pojazdy są raczej średnie, nie są jakieś tam wybitne. To znaczy, no nie pisaliście, nie było pokazywane, że są to słabe czołgi, ale no też nie były to czołgi dobre, więc no raczej wypadają średnio. O, a tak przy okazji, no to w kilka sekund temu widzieliście tą celność. Mimo tego, że miałem dobrze skupione, że to było dobrze przycelowane, to i tak nie trafiło. No i mimo tego, że ten czołg ma dobrą celność, no to kalfiruje i to jest niestety problem. To jest niestety coś, co też mogliby lekko poprawić. Teraz wejdzie, o, teraz weszło, 484, no. Na szczęście talfa oddaje, no jednak to uszkodzenie na strzał to są jednak coś, co na pewno jest dobre w tym pojeździe. Teraz nie weszło, bo poleciało za nisko. No i teraz to będzie tak wyglądało, całą bitwę będziemy się wymieniać. W ogóle ta bitwa też wygląda na przegraną, w ogóle Type nie przebił, ale to pokazałem bok, więc dlatego. W ogóle chciałem powiedzieć, że będziemy mieli kolejną bitwę masakrycznie przegraną ze względu na to, że nasza drużyna totalnie skrzeniła na lewej stronie. Nie wiem, jakim sposobem ona tak łatwo została porobiona. W 2 minuty nasza cała drużyna padła na lewej stronie. To jest coś na pewno bardzo złego. Więc teraz musimy walczyć z Type'em. Fajnie, że chociaż misję kończymy, ale co z tego, że misja kończona, jak bitwa będzie przegrana i to... I to będzie bardzo złe. O! To był fajny strzał. Jeszcze polosował mi damage. Dobra. Jeszcze polosował mi damage i kończymy tego Type'a. Teraz strzelamy w dolną płytę jak Panzera. Spróbujmy go objechać. O! Fajnie dostał pożarek. No i sami na pięciu jesteśmy. No, powiedzmy sobie szczerze, to jest niemożliwe, żebym to wygrał. Musiałby się totalny cud zdarzyć. O! Jeszcze od dolnej płyty jak Panzera się odbijam. No niestety... Niestety tak się zdarza. Czy jak Panzer mnie przebije, no się nie zdziwię. No niestety przebił mnie. Czy przebijemy jak Panzera? O, weszło. Ale słaba rolka, 319, no to jednak jest słaby damage, dobra. Teraz jedyne co możemy zrobić, to nie wiem, skleić do tego jak Panzera, mieć nadzieję, że mnie nie przebije. I teraz nie przebijem jak Panzera, więc no trudno. Ale no nie, no jestem strasznie zły, że kolejną bitwę z rząd tak łatwo przegraliśmy. No po prostu, to jest smutny odcinek, no kurde. Wszystkie bitwy zagrać, gdzie nie popełniłem żadnego błędu. Jedyne błędy, jakie były, no to
To nie, były po stronie taktyki, że źle pojechałem i to był jeden rzecz, ale taktyka to jest taka rzecz, że trudno przewidzieć. Trudno po prostu przewidzieć, gdzie przeciwnicy przejadą. No i o ile, wiadomo, mogłem się niby wycofać i pomóc tym sojusznikom, ale no, po pierwsze już ja tutaj walczyłem z Tajwem, więc tutaj no, nie opłacało się mi się wycofać pod... To po prostu po pierwsze nie opłacało się wycofać, jeżeli na mojej flance byli przeciwnicy, no to jest bez sensu. No i o ile, nie wiem, jeżeli by nie było żadnych przeciwników, no to można by powiedzieć, że zrobiłem totalny błąd, że pojechałem po prostu na flankę, gdzie nikogo nie było i zamiast zawrócić, no to nic nie zrobiłem. Po prostu stałem w tym miejscu. Ale no, tu już byłem przeciwnicy, więc tutaj no ciężko było się wycofać, no tutaj mógłbym spróbować, ale no ten taj by mnie od tyłu złapał i by było ciężko. Po drugie czołg, tak jak mówiłem, jakiś tam mega mobilny nie jest, więc no ciężko byłoby zawrócić. Oczywiście no nie jest to na pewno Maus albo jest to, żeby tak mówić, ale no też nie jest to najmobilniejszy czołg na świecie i to też chcę podkreślić. No i po trzecie, moja drużyna bardzo szybko zginęła, więc nawet jakbym od razu zauważył, że więc nawet jakbym od razu zauważył, że coś jest nie tak, to bym po prostu nie zdążył dojechać, nawet jakbym był z tą mobilnością, po prostu nie dał szans dojechać, żeby im pomóc, więc no ciężko tutaj cokolwiek powiedzieć o tym, że ja źle zagrałem tą bitwę. Tutaj błąd polegał na tym, że po prostu tutaj problem polegał na tym w tej bitwie, że po prostu nie wiedziałem, gdzie, że po prostu przeciwnicy pojechali tam, gdzie mnie nie było. Oni bez problemu sobie poradzili z tymi czołgami i potem nas porobili. I to jest niestety problem tych bitew na 8 i na 10. Dziewiątka, no to problem był po stronie mojej drużyny, bo ile lewa strona szybko padła, tak no moim zdaniem na 9 tierze to wyglądało tak, że szybko po prostu popadli po lewej stronie, a po prawej z powodu mapy, no to szybko popadali, a 8 i 10, no to tylko problem był po stronie taktyki przeciwników i mojej, więc no to można trochę mnie obwiniać, że nie pomogłem, ale no ciężko było pomóc. Dobra, znowu zaczynam lać wodę, więc zacznijmy w końcu omówić tą bitwę, więc jeżeli chodzi o rezultat, to zrobiliśmy 2325 damage, no to jak na dyszkę nie jest to rewelacyjny wynik. Jedno zniszczenie udało nam się odbić, 2620 uszkodzeń, więc no da się coś tym odbijać, ale no, tak jak mówiłem, często będziecie mieli bitwy, gdzie będą was po prostu penetrowali. No i też warto powiedzieć, że to są nowe czołgi, więc no jeżeli to są nowe czołgi, no to jeszcze gracze nie wiedzą, gdzie przebijać, a jak już będzie jakiś czas w grze, nie wiem, już miesiąc, dwa miesiące później, no to już będzie po prostu bez problemu przebijane. Co do rezultatów, no to straciliśmy 25 tysięcy kredytów, więc o jakimkolwiek zarobku zapomnijcie. Co do wyniku drużynowego, zrobiliśmy drugi wynik w mojej drużynie, tylko więcej zrobił ode mnie FV. Ale na FV to jest taki czołg, że 2 heki bije i ma... i to zrobił. A ja musiałem tutaj strzelać, więc no... to jest problem. Reszta drużyny po prostu nic nie zrobiła. Trochę mnie smuci, że mimo tego, że mieliśmy 2 TVP-ki w drużynie, no to one mało zrobiły. No przeciwnicy to jednak zrobili dobrą robotę, no to jest fakt. Co do expa, no to zrobiłem najlepszy wynik expa w mojej drużynie, tak jak mówiłem, z powodu tego, że to jest przegrane, nie porównuję do drugiej drużyny. No i tak jak mówiłem, te wszystkie bitwy po prostu trochę były rozczarowaniem. Wybaczcie moi widzowie, że wszystkie te bitwy, które pokazałem, były w błoto, może nie w błoto, ale po prostu no nie wyszły. Po prostu nie wyszło, ale no i tak się zdarza w grze, że będziecie mieli kilka porażek z rzędu, ale mam nadzieję, że po tym odcinku będę miał same wygrane, będzie mi dobrze szło. Dobra, wracając do tematu, no to robimy cięcie i przejdźmy do podsumowania. A więc krótko podsumowując, te wyższe tiery, no to 8 no wypada dość średnio, ja bym dał, jakbym miał dawać tą ocenę, no to dałbym jej ocenę, nie wiem, tak 5 na 10. To była moja ocena, że może czasami pokazać pazura ten czołg, jeżeli chodzi o pokazanie DPM-u, ale tak to raczej ciężko będzie zrobić jakąś tam dobrą bitwę. 9? Myślę, że mógłbym dać, nie wiem, takie 6,5 na 10. Myślę, że może się pokazać ten czołg w bitwie, tylko musi grać na blisko, bo w grze na średni dystans albo na daleko będzie troszeczkę problem z tą celnością. Co natomiast do VZT-5-5, mogę dać jej ocenę 7 na 10. Myślę, że to będzie dość uczciwa ocena, jeżeli chodzi o ten pojazd.
No i teraz takie pytanie, czy warto w ogóle wbijać tą linię? W mojej opinii, jeżeli jesteś początkującym graczem, nie warto robić tej linii. Jeżeli szukacie pojazdy podobne do VZ, no to lepiej zrobić sobie ISA-7, lepiej sobie zrobić Type-71, myślę, że to będą lepsze czołgi do wyboru. Jeżeli jesteście natomiast graczem zaawansowanym, no to myślę, że może będzie wam się lepiej grało niż Type-71. ISM-7 może nie, bo on na pewno jest mobilniejszy, on na pewno ma lepszy pancerz, bo więcej odbija. No, VZ55 tylko ma lepsze działo od ISA-7, tak bym powiedział, a tak to no, niestety pod względem mobilnościowym, jak i pancerzowym wypada moim zdaniem gorzej. Więc myślę, że profesjonalni gracze mogliby to wykorzystać jako takie zastępstwo ISA-7 z takim lepszym działem, ale uważam, że taki ISA-7 na pewno sobie o wiele lepiej poradzi. I tak jest mój werdykt, że myślę, że ten czołg jest troszeczkę bez sensu. Żeby ten czołg był jakoś tam fajny, żeby był jakiś tam popularny, wbijany, no to moim zdaniem powinni albo w tej dyszce poprawić się pancerz, albo mobilność, żeby można było grać nimi jak medem. Pancerz, żeby bardziej grać jak ciężkim, a tak no to troszeczkę mu brakuje tych rzeczy. Brakuje mu trochę pancerza, brakuje mu trochę mobilności, więc po prostu najlepiej, żeby poprawić mu, tak jak mówię, albo pancerz, żeby miał być taki typowy ciężki, albo mobilność, żeby to był taki ciężki do gry jak med. No i wiadomo, o ile linii, no to nie jest jakaś tam mega ważna, bo najważniejsze dla takich graczy zaawansowanych jest dycha, tak, no niestety. No jednak dyszka mogła być minimalnie lepsza, jakby poprawić jedną z tych dwóch rzeczy, no to na pewno by się grał lepiej. Jeszcze do takiej turniejowej, no to w ósemce mogliby poprawić pancerz, żeby może nie, żeby miał troszeczkę lepszy. I myślę, żeby była taka, nie wiem, konkurencja tych gra 2 z gorszym pancerzem, ale z lepszym działem. I wtedy by się tym grało bardzo dobrze. Szóstki myślę, że nie trzeba zmieniać. Ona jest w miarę grywalna. Myślę, że ona jakiegoś tam buffa nie potrzebuje. Mimo tego, że ją krytykowałem, no to później, tak patrząc na tą całą linię, no to jednak szóstką nie grało mi się aż tak źle. Więc tak wyglądał mój werdykt, tak bym ocenił całą linię, więc dziękuję moi wszyscy widzowie za dotrwanie do końca. Mam nadzieję, że Wam się ten materiał spodobał. Jeżeli tak, zostawcie oczywiście subskrypcję na kanale oraz kliknijcie w dzwonek, aby nie przegapić następnych materiałów na kanale. Napiszcie komentarz, ocencie pojazd oraz ocencie film. No i też zapraszam na Discorda, link w opisie filmu, a my kończymy, do zobaczenia, na razie.